Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ja w studiu witam Jana Dziedzinę, wójta gminy Łącko. Dzień dobry, witam. Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam rady słuchaczy. I zaczynamy od wyprawy na Modyń. Tutaj okazuje się, że nasi turyści, którzy chętniej, coraz chętniej wybierają ten kierunek, aby odpocząć, mają trochę problem, bo muszą walczyć na trasie z kładami, krosami, czasami z samochodami terenowymi. Przychodzą, aby odpocząć, a okazuje się, że no właśnie, tych kierowców, samochodów i innych pojazdów jest całkiem sporo. Próbujecie z nimi walczyć? No jest to rzeczywiście taki problem i bolesny, i dotkliwy. Z jednej strony cieszę, że ta infrastruktura, która gdzieś tam powstaje, przecież mówimy tutaj nie tylko o gminie Łącko, chociaż w przypadku Wieży Młodej była to wspólna inwestycja trzech gmin sąsiadujących, ale te głosy dobiegają właściwie prawie że zewsząd, że z jednej strony to, co powstaje i cieszy się dużym powodzeniem, infrastruktura, ścieżki, szlaki, i ma służyć zwłaszcza do tego aktywnego wypoczynku. Z drugiej strony też wzbudza, wywołuje pewne takie zachowania, które no, pozostawiają wiele do życzenia. To rozjeżdżanie szlaków górskich, leśnych przez różnego rodzaju zmotoryzowanych jest problemem, bo o tym przecież od lat się mówi. Bardzo ciężko z tym w jakikolwiek sposób walczyć. Odnosząc się do pani pytania, no tak właściwie my póki co na razie możemy apelować o to, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Też w najbliższym czasie spróbujemy troszkę oznakowaniem te rzeczy sygnalizować. No, tak myślę, że tutaj przede wszystkim potrzebujemy wzajemnego poszanowania, czyli ci uczestnicy, żeby mieli świadomość, że przede wszystkim tutaj te rzeczy powstają po to, by tę aktywność fizyczną, ruchową wywołać, a nie ma polegać odwiedzenie wieży widokowej na tym, że jedziemy tam samochodem, robimy sobie zdjęcie, wrzucamy na jakiś tam portal społecznościowy i jedziemy dalej i tak zaliczamy kilka w ciągu weekendu. Chyba nie o to w tym chodzi. No właśnie to stało się dość popularne i dość dużo łatwiejsze niż wyjście na szczyty, dlatego też sporo osób korzysta właśnie z takiej opcji. Rozważacie co, znaki, czy też jest opcja na przykład na wstawienie szlabanów, które uniemożliwiłyby wjazd samochodów? W przypadku wieży Modyni, na Modyni, no problem polegał chociażby na tym, że tak naprawdę do pewnego momentu droga prowadząca na górę Modyń jest drogą gminną, nazwijmy to. Tak naprawdę w przypadku tego typu obiektów mamy problem zasadniczy, że najczęściej tak jest też na Modyni, że z różnych stron można tam dojechać. Po drugie, to są najczęściej szlaki zrywkowe, szlaki leśne stanowiące dojazd do działek kilkudziesięciu właścicieli. Ani to Lasy Państwowe, ani samorząd gminny takiego prawa nie ma, aby szlabanem próbować odciąć tych, którzy po prostu nie na nogach, nie pieszo, ale w sposób taki zmechanizowany chcą tam dotrzeć. Więc to jest problem i taki w sensie nie tyle logistycznym, co formalnym. My nie mamy jako samorząd prawa tego zrobić, bo i też nie jest to nasza własność. Więc wspomniałem o tych znakach. Ja sam do końca nie wiem, bo oprócz apelowania o zdrowy rozsądek, to na dzień dzisiejszy nie mam sposobu i patentu na to, aby ten proceder ukrócić. No gdzieś tam można oczywiście przywoływać w lasach, które stanowią własność Lasów Państwowych. Te ścieżki leśne, które są zamknięte szlabanami, tam jest prościej, tam jest jeden właściciel, tam się to da zrobić. Tutaj, a zwłaszcza w tym sezonie, który dzisiaj jest gorącym sezonem, bo gdzieś tam ten sezon grzewczy każdy ma między uszami, to do lasów sporo ludzi jedzie po to, żeby zaopatrzyć się w opał. No i dzisiaj pytanie, jak to zrobić? Próbujemy umieszczać gdzieś tam szlaban na końcówce naszego ciągu komunikacyjnego i co dalej? Postawić tam kogoś jako strażnika? Oczywiście bardziej to jest pół żartem, pół serio niż na serio. No bo chyba to nie byłoby takie możliwe. Wykonać. Dokładnie. To tego chyba nie da zrobić. Te znaki zakazu, rozumiem, wjazdu, kiedy mogłyby się pojawić? No, nie chcę powiedzieć, że to będzie już, natomiast też mamy świadomość, że z racji tych zim, które są coraz łagodniejsze, to tutaj pewnie jakiejś takiej bardzo dużej przerwy w tym sezonie turystycznym nie będzie. Akurat Modyń pewnie dopiero jakieś tam grubsze opady śniegu odetną, bo tam tego śniegu zalega wtedy bardzo dużo. I chciałbym, żebyśmy jeszcze teraz tej jesieni umieścili taki troszkę znaków, przy czym od razu mówię, no boję się, że tak jak to ze znakami najczęściej bywa. Do tych, do których one są skierowane, to spora część z nich nie będzie ich zauważać, albo też nie będzie zwracać uwagi na to,
o czym one traktują, a ci, którzy ten zdrowy rozsądek mają w sobie, to i bez znaków potrafią się zachować. No pozostaje na pewno wspólne apelowanie o zdrowy rozsądek i powtarzam jeszcze raz, wzajemne poszanowanie, bo ja też miałem takie głosy, gdzie po którymś weekendzie telefon i matka, która nie ma do mnie pretensji, ale ma pretensje do tego, co się zdarzyło. Gdzieś tam dzieciak na plecach, a koło niej ktoś robi wielkie, głośne brum na motorze i dziecko przez kilka minut nie może dojść do siebie, bo akurat się mu przysnęło na chwileczkę. No, ta wzajemna kultura, poszanowanie, to chyba do tego trzeba się wciąż odwoływać i prosić, apelować, bo tego nigdy dosyć. Na pewno będziemy powtarzać te apele na naszej antenie. Dzisiaj w Sejmie trwa czytanie uchwały, która ma wprowadzić możliwość sprzedaży węgla przez samorządy. Ma być to tani węgiel. Wy jesteście na to gotowi? No i panie rektor, tym sposobem gładkośmy przeszli od wieży widokowej na Modyni i od lasu do opału, o czym przed chwileczką wspomniałem, bo te lasy rzeczywiście tego sezonu, przed tym sezonem cieszą się ogromnym powodzeniem. Wracając do pytania, samorząd jest po to, żeby pomagać mieszkańcom, my od tego absolutnie nie uciekamy, bo przecież samorząd jest blisko ludzi i ja tylko mogę powiedzieć tyle, ja bym chciał, abyśmy jako samorząd gminy Łącko, po pierwsze, mieli pełne przekonanie, że nam to jest wolno robić, że jest to zgodne z prawem, bo na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie wprost, no z tym jest, delikatnie mówiąc, problem. Pewnie czytanie i ta procedura legislacyjna, o czym pani wspomniała, będzie miała szybką ścieżkę i pewne rzeczy nam się jako samorządom jak gdyby odkorkują, odblokują. Będziemy mieli tutaj ścieżkę taką prawną. No i po drugie, nie mniej istotne, że będziemy mieli czym i też jak chodzi o jakość handlować. Bo jedno, przygotować się logistycznie, powtarzam jeszcze raz, jesteśmy pomagać mieszkańcom i pewne warianty tutaj też samorząd Łącka ma w tym zakresie przygotowane. Natomiast drugie to jest to, by mieć czym handlować. No powiedzmy sobie wprost, to, że wskaże się samorządy, że one mają mieć węgiel, to nie oznacza, że problem będzie załatwiony. My w przypadku samorządów mamy i ten plus, ale i też nierzadko bywają różne ciężkie sytuacje. Do nas ludzie mają najbliżej. Mnie można spotkać na ulicy, pod kościołem, można spotkać w urzędzie i te pytania zaczną się pojawiać, jeśli by go nie daj Boże nie było, bądź też jeśli by, powiedzmy, jakość tego węgla pozostawiała wiele do życzenia. To też budzi moje troszkę obawy, bo ja rozumiem sytuację nadzwyczajną i z tym nie dyskutuję, bo troszkę nam się świat rozchwiał i ta rzeczywistość nam się co róż wysypuje na rękach i samorząd jest od tego, by w tych sytuacjach też gdzieś dla dobra mieszkańców działać. Ale musimy mieć możliwość i prawną, ale i też mieć czym handlować i mieć tę jakość taką, że nie będzie sytuacji, gdzie po kilku tygodniach, nazwijmy to sezonu grzewczego, takiego już mocnego, no zaczną się pojawiać pytania, co wyście mi sprzedali, bo do nas ludzie, do samorządów mają bardzo blisko, my jesteśmy między ludźmi. Są obawy, no bo cały czas tego węgla brakowało na rynku, dodatkowo samorządy też mówią o tym, że trochę takie, jest to takie przerzucanie odpowiedzialności i funkcji, której do tej pory samorządy nie miały. Panie dyrektorze, ja jestem od ponad 20 lat samorządowiec i upieram się, że samorząd i polityka to są jednak dwa różne światy, choć to się przenika, bo to jest sposób nieuniknione. Natomiast tu na dole, blisko ludzi, nie ma miejsca na wielką politykę, nie na małą politykę. Albo się problemy mieszkańcom uda pomóc rozwiązać, albo też nie. Nas, wójtów, burmistrzów, radnych, ludzie bardzo szybko rozliczają. Nie chodzi o tylko rozliczanie przy wyborach, ale też o rozliczenie takie, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, których znamy na co dzień. My jesteśmy między nimi. W przypadku samorządu nie mówimy o tym, że prowadzi się kampanię, bo za 2 miesiące są wybory. Tutaj ta nie kampania, ale praca na rzecz społeczności trwa cały czas. Nieustannie. To jest permanentny proces i chcemy, żeby ludzie, między którymi nam przyszło żyć, którzy nam zaufali, to jest też powód do dumy, ale i też odpowiedzialność, mieli przekonanie, że te lokalne władze robią wszystko, co jest możliwe na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym momencie bezpieczeństwa energetycznego. Przecież zima, jakakolwiek by nie było, mimo iż one są coraz łagodniejsze, to wiemy, że swoje trzeba spalić, jak to ludzie mówią, tak? A więc przy tych cenach, które dzisiaj wywindowały naprawdę bardzo wysoko, jest potężny problem dla wielu mieszkańców. Powiedzmy sobie jeszcze o jednym aspekcie.
Także dla samorządów, już, no bo przecież oszczędności także was będą dotyczyć. Już właściciele składu dają sygnały, że powoli ten węgiel się już gdzieś tam zaczyna na składak ostawać, no bo jest kwestia ceny. No jeśli dzisiaj ludzie usłyszeli, że ta cena ma być dla samorządu 1500, nie więcej niż 2000, no to jest zrozumiałe to oczekiwanie, że przecież gminy ten węgiel mają mieć. Na pewno samorząd Łącka tu nie jest odosobnionym przypadkiem. Tych telefonów jest dnia na dzień coraz więcej, oczekiwanie ludzi. Też pamiętajmy, że większość ludzi w swoim zabieganiu, żyje codziennością i oni nie śledzą, gdzie, co, na jakim etapie jakiś akt prawny jest. Ich interesuje to, czy ten węgiel jest, bądź go nie ma. I pewnie też z biegiem i kolejnych dni, i z biegiem też coraz niższych temperatur, które będą się na termometrach pojawiać, będzie narastało w mieszkańcach zniecierpliwienie. Mam nadzieję, że nie jakaś tam złość. Nie chciałbym, żeby to odium było skierowane na samorządy, więc gdybym miał podsumować, my również jako Łącki Samorząd jesteśmy gotowi się w to włączyć, bo przecież dla mieszkańców służymy i mamy pomagać, wspierać, ale chcemy mieć do tego narzędzia i prawne, i też chcemy mieć czym handlować, i też nie po to, by majątek na tym zrobić, ale by tę możliwość ludziom przybliżyć i aby ta jakość, bo to też budzi moje głębokie obawy, była taka, że nie będzie później odium na nas, na miejscu lokalnie, że komuś sprzedaliśmy coś, co jest tylko węglopodobne. Wyłączacie światła? No jakoś te czasy nas nie rozpieszczają. Różne warianty samorządy tutaj już a to wprowadzają, mość to rozważają. No też gdzieś tam każdy z nas ma w pamięci słowa pana premiera sprzed kilkunastu dni o tym poziomie magicznych 10% oszczędności. Ja powiem tak, w przypadku gminy Łącko pewne działania bez kryzysu i bez tego rozchwiania się świata podejmujemy od wielu lat, bo przecież każdy śledzi ceny energii i jak chodziło o też tendencję zwyżkową, to tutaj wielkiego odkrycia nikt nie dokonał, bo wiemy, że to było nieuchronne. Modernizacja oświetlenia, pewne procesy oszczędnościowe były wprowadzane już od wielu lat. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie właściwie innego wyjścia niż wyłączanie oświetlenia ulicznego. W przypadku gminy Łącko raczej skłaniam się ku temu, że te drogi dwie wojewódzkie, które mamy, droga 969, 968, pewnie z racji natężenia, trzeba się nad tym, natężenia ruchu oczywiście, trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast pozostałe części gminy, wydaje mi się, że innego wyjścia nie będzie, bo raz oszczędności, a dwa, no też rozumiem, że słowa pana premiera trzeba brać na poważnie, więc jeśli gdzieś tam mamy ten poziom 10% uzyskać, to my go w inny sposób nie uzyskamy, bo już dawno prosimy kierowników jednostek, dyrektorów szkół o to, by gasili za sobą światło, by zwracali uwagę, że jak na korytarzu dzieci nie ma, bo one są w klasach lekcyjnych, to niech tam się nie świeci. Trochę instalacji fotowoltaicznych pomontowaliśmy, też w ramach drugiego naboru Polskiego Ładu, tego programu rządowego, jesteśmy na etapie przygotowania takiego naprawdę sporego pakietu, gdzie na kilkunastu naszych jednostkach, głównie w szkołach, pojawią się dosyć duże instalacje fotowoltaiczne. Mamy na to 2,5 miliona z Polskiego Ładu. Mamy też swoje zabezpieczone środki. To są działania, które myśmy już w tamtym roku gdzieś tam planowali na etapie projektowania. Dzisiaj one, mam nadzieję, że wnet przyniosą efekt w postaci oszczędności, ale w przypadku gminy Łącko inaczej niż poprzez wyłączanie części tych oświetlnej. Oczywiście zaznaczam, mam na myśli pory późnonocne. Strzelam 23, 5 rano. To oczywiście, że będzie przedmiotem spotkania i rozmowy z radnymi Rady Gminy też. To jest przede mną w najbliższym czasie, aby pewien wspólny kierunek podjąć działania i prosić mieszkańców o zrozumienie. Ja też dopowiem, że przecież mogę ja jednym tem wymienić sporo gmin małopolskich, które bez jeszcze kryzysu już ten proces stosowały od lat, wskazując, że to jest i oszczędność, i też ekologia, no bo powiedzmy sobie szczerze, oświetlanie połowy miejscowości w ciągu drogi głównej po to, żeby być może jeden, a może dwie osoby, a może nikt między 22, 23, a 5 rano tam przeszedł, no to aż tacy bogaci chyba nie jesteśmy. Na pewno to jest duża oszczędność, tyle godzin bez takiego oświetlenia. Na koniec mam nadzieję, że szybko nam się jeszcze uda powiedzieć o obwodnicy. Kiedy konsultacje dotyczące tych wariantów, które miały się pokazać, ponoć są trzy warianty budowy tej obwodnicy.
Na krótko przypomnę tak, zamawiającym jest tutaj Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo potencjalna obwodnica, powtarzam, potencjalna byłaby w ciągu drogi 969. My jako samorząd dokładamy się pewnymi środkami na zlecenie zamawiającego, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednostka projektowa, te prace czyni już od wielu miesięcy. Według mojej wiedzy w ciągu najbliższych dni powinna się pojawić wniosek, decyzję o wydanie decyzji środowiskowej. Ta decyzja będzie procedowana przeze mnie i przy pomocy moich urzędników, bo z przepisów wynika, że decyzję środowiskową wydaje włodarz terenu, przez który przebiegać ma ewentualnie obwodnica. Natomiast na dzień dzisiejszy jakiś zarys i wiedzę na ten temat mamy, ale też mówię o tych trzech wariantach przebiegu, przecież rada techniczna to jest rzecz nieodłączna związana z takim procesem projektowania i też tutaj chcę powiedzieć bardzo mocno, jestem wdzięczny panu marszałkowi Witoldowi Kozowskiemu i Zarządowi Dróg Wojewódzkich z panią dyrektor Madeją, Węgrzyn Madeją na czele, że w tych planach inwestycyjnych Łącko zostało dostrzeżone jako istotny element na tej mapie poprawy i płynności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu w obrębie układu komunikacyjnego dróg nie Sądecczyzny, ale tutaj tego naszego regionu, bo mówimy o poprawie ruchu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w rejonie sądecko-pienińskim, tak to nazwijmy. Więc odpowiadając krótko, dopóki nie ma dokumentów, na których ja mogę się opierać, też trudno rozmawiać z mieszkańcami, czy to ma iść tędy, czy tamtędy. Uprawnieniem zamawiającego jest wybór wariantu, czyli to ten wybór jest po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich i na wskazany wariant o decyzję środowiskową wystąpi jednostka projektowa do gminy Łącko, do wójta gminy Łącko. No to w takim razie będziemy czekać na te najbliższe dni, które pewnie nam więcej rozjaśnią. Dziś moim gościem był Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Dziękuję bardzo za to spotkanie dzisiejsze. Bardzo dziękuję, wszystkim życzę miłego dnia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.